gosta da minha skin. Eu just was my kitchen. Deixa eu ver se eu just deixo de melhor. Por isso eu trouxe xerpim. Obrigada, gente, por isso. Estas mãos também este. Já te fizeste com o rubis, uma barba ali. Mexe. Chega-me a ser o seu tempo de broco. Já vou ver os caravelos aqui. Estou de cara este. Já estou até a vir na boca. Pobliżu na Borka na Górze Zwycięstwa 4 maja 1945 roku podpisano układ pokojowy. Potem tych niemieckich oficerów zamordowano. 23 maja tu w Lineburgu zamordowano Henryka Himmlera. Utajniono jego akty na 100 lat. W 1925 roku Anglicy, burmistrza miasta Barbowik, dali nakaz wysiedlenia wszystkich Niemców. I również Wienos koło Barbowik i zasiedlono Polakami. Także sami Polacy mieszkali. Od 20 maja do 23 marca Barbowik, 5 tysięcy Polaków. W okolicach również było bardzo dużo ludzi. Emsland, osiedlono tysiące rodzin niemieckich, z osiedlono Polakami, mieszkało tam około 60 tysięcy Polaków. Głównym miastem Harem przemianowano, znaczy nazwano Lwowem. W większości było 1750 warszawianek z Powstania Warszawskiego. 12 kwietnia 1945 roku wyzwolili żołnierze Maczka. W tym czasie w pobliżu Kanadyjczycy bombardowali, rozbijali domy, niszczyli. Bombardowali, wysadzili, rzucili bomby na obóz koncentracyjny. Zginęło bardzo dużo ludzi. W tym czasie zgromadzili wszystkich Zügel, stacji misyjnej Wnuka Sobieskiego. Zgromadzili wszystkich ludzi w kościele, których chcieli wysadzić w powietrze. Uratował ich proboszcz. Także te fakty są nieznane. To są bardzo stare tereny katolickie. Mieszkało tam bardzo dużo katolików. Już w 1932, koniec 1932-1933 rok wybudowano 15 obozów koncentracyjnych. Wszystkie akta Lwowa, Maczkowa poszły do akt nowych. Także nikt z Polaków o tym nie wie.